Za kilka dni rozpocznie się akcja usuwania nielegalnego graffiti z miejskich budynków w Katowicach. Różne takie niefajne wyrazy na różnych blokach i to po prostu szpeci, no, budownictwo. A tym bardziej w tym naszym dębie jest trochę nieładnie. Wyznaczone do zamalowania napisy w większości zostały zgłoszone przez mieszkańców na platformie naprawmyto.pl. Zgłoszeń nigdy nie brakuje. Zgłoszeń dotyczących nie tylko graffiti oczywiście, ale tych dotyczących graffiti chyba jest najwięcej, bo to najbardziej wszystkich denerwuje. W większości to bazgroły kibiców GKS-u Katowice i ruchu Chorzów. Nierzadko wulgaryzmy. Często po zamazaniu w ich miejsce pojawiają się nowe. Kontrowersyjne, czy jeżeli się pojawi, to powinno zniknąć, jeżeli jest szansa na to, że znowu się pojawi. No ale w Nowym Jorku przyjęto kiedyś taką strategię, że wszystko, co się pojawi, musi zniknąć. W ten sposób uczymy, że nie warto się trudzić. I to w wielu miejscach, na przykład na Szopienicach, przyniosło skutek. Prace mają rozpocząć się 24 października i potrwają do 20 grudnia. Będą kosztować prawie 85 tysięcy złotych i obejmą 51 nieruchomości.